Zestaw Bicreo od elektronicznego majsterkowicza do twórcy internetu rzeczy. Design, muzyka, inteligentny dom, miasto i wiele więcej. Wszystko to zaprojektowane, zbudowane samodzielnie przez Ciebie za pomocą składanych jak klocki modułów elektronicznych i zaprogramowane z poziomu środowiska do nauki programowania Bicreo. Bicreo to zestaw do nauki podstaw programowania, elektroniki, mechatroniki i elementów robotyki. Zestaw Bicreo składa się z kilkunastu modułów elektronicznych, programowalnej płytki i aplikacji zawierającej bogaty, interaktywny kurs programowania. Kilkadziesiąt zadań w ramach kursu oraz projekty z zaawansowanymi wyzwaniami wprowadzą Cię w świat inteligentnych urządzeń, które od teraz możesz tworzyć samodzielnie. Wystarczy kilka minut. W pudełku, w poszczególnych gniazdach wytłoczki znajdziesz zapakowane foliowe opakowania elementy zestawu. Rozpakuj delikatnie elementy zestawu i umieść je na biurku poza wytłoczką. W każdym gnieździe wytłoczki znajdziesz plastikowe złączki w kształcie zbliżonym do litery H. Wyciągnij je z pudełka i umieść w nich moduły elektroniczne, wsuwając z jednej strony. Zestaw zawiera 11 modułów elektronicznych. Odpakuj po kolei moduły i umieść je w plastikowych złączkach w kształcie zbliżonym do litery H. Serwo oraz czujnik odległości posiadają zintegrowane przewody. Bądź ostrożny, otwierając foliowe opakowanie, aby nie uszkodzić przewodów. W opakowaniu z serwomechanizmem znajdują się dodatkowe rzeczy jak orczyki oraz wkręty. Zwróć uwagę, aby ich nie pogubić. Utrzymuj porządek na stanowisku pracy przez cały proces odpakowywania. Porządek w miejscu pracy może pomóc utrzymać Ci skupienie, a jednocześnie nie tracisz motywacji do pracy. We'll be right back.
Odłącz podstawę od płytki programowalnej. Zastosujemy złączki z zestawu. Zamocuj dwie plastikowe złączki na programowalnej płytce, łącząc je na krzyż. Najpierw zamontuj krótszą złączkę, wsuwając ją. Druga złączka nie jest symetryczna i posiada wycięcie z jednej strony. Zamocuj ją tak, aby wycięcie znajdowało się po stronie gniazda USB. Dociśnij je razem, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Nakładka rozszerzająca posiada męskie złącza. Płytka programowalna żeńskie. Połącz nakładkę rozszerzającą z programowalną płytką na zasadzie kanapki. Skontroluj poprawność połączenia. Dociśnij pewnie nakładkę do płytki. Podziel moduły elektroniczne na dwie grupy. Cyfrowe oznaczone literą D oraz analogowe oznaczone literą A. Oznaczenie modułów elektronicznych znajdziesz na płytce zaraz koło złącza do przewodu. Podziel kolorowe kabelki na dwie grupy. Kolor zielono-czerwono-czarny do modułów cyfrowych oznaczonych literą D oraz niebiesko-czerwono-czarne do modułów analogowych oznaczone literą A. Serwo i czujnik odległości posiadają zintegrowane przewody. Podepnij kolorowe kabelki do modułów, zwracając uwagę na oznaczenie cyfrowe D, analogowe A oraz kolory tych kabelków. Charakterystyczne kliknięcie poinformuje nas o prawidłowym podłączeniu przewodu. Nie zaleca się odpinania wcześniej zamontowanych złączy. Wielokrotne podłączanie oraz odłączanie może powodować niestabilne połączenie modułu elektronicznego z płytką. Czujnik odległości należy do grupy elementów analogowych. Posiada on niebiesko-czerwono-czarny przewód. W zależności od producenta, serwomechanizm może posiadać różnobarwne kolory przewodów. Na tym etapie nie musimy się tym przejmować. Przewód jest zintegrowany. We'll be right back.
posegreguj elementy elektroniczne. Zwróć uwagę, że na dnie każdego gniazda wytłoczki znajduje się symbol modułu elektronicznego. Taki sam symbol znajdziesz na większości modułów elektronicznych. Symbole te ułatwiają organizację pracy i zachowanie porządku w pudełku. Zawijając przewód w koło modułu, nie używaj siły. Pozwól na to, aby przewód był luźny. Możesz użyć do tego palcy, owijając przewód wokół palcy. Za każdym razem, przed skończeniem pracy, znajdź czas na segregację modułów. Zestaw składa się z 11 modułów elektronicznych wraz z przewodami, programowalnej płytki, nakładki rozszerzającej z wyświetlaczem OLED, adaptera do baterii o rozmiarze AA, potocznie nazywanych dużymi paluszkami, zestaw 10 nakładek tematycznych oraz kabla USB. Poukładaj elementy tak, aby na koniec pracy udało zamknąć się pudełko. Ostatni element – przestrzeń robocza, na którą umieszcza się moduły elektroniczne. Skontroluj zawartość zestawu. W zestawie znajdują się również plastikowe złączki, za pomocą których umieszczasz moduły elektroniczne na planszy. Złączki te przystosowane są również do łączenia z klockami Lego. Budowanie z klocków Lego wpływa na kreatywne zastosowanie zestawu.